Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie, Mieliście z witajcie na M-Studio, witajcie w recenzji John Wick 3 Parabellum. Parabellum to jest końcówka powiedzenia, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Parabellum, przygotuj się do wojny. W Polsce jednak jest John Wick 3. Jeżeli lubiliście pierwszą część Johna Wicka, polubicie drugą część Johna Wicka. Zwykle trójka no, jest gorsza od yy, jedynki, ale jeżeli podoba się jedynka, to trójka trafi w sam raz. Moim zdaniem trzecia część jest lepsza od drugiej. Na równi z pierwszą, chociaż pierwsza miała to jedno wielkie wow, bo to było coś nowego, coś czego do tej pory nie widzieliśmy. Przy okazji nagrywam to wszystko na live bez cięcia i te Mam też kota razem ze mną, który będzie pomagał mi tutaj ee, nagrywać. Dwójka, przy czym tak, jak powiem, dwójka była gorsza moim zdaniem od jedynki, bo była za, była za bardzo przekombinowana. I to jest właśnie ważna rzecz, jeżeli chodzi o trójkę. Nauczyli się, że nie ma co tak bardzo kombinować z fabułą. Ona jest w miarę prosta. John Wick został ekskomunikowany z wielkiego, dziwnego kościoła z morderców, zabójców i tak dalej. Ma godzinę, żeby uciec z Nowego Jorku, i cały Nowy Jork chce go ogólnie rzecz ujmując zamordować za 15 milionów dolarów. I to jest tak w skrócie fabuła. Tam się jeszcze trochę to rozwija, ale dużo tego wszystkiego nie ma dodatkowego. O tym, że on nie chcę mówić. O czym natomiast chcę mówić? O tym, jak wygląda te kino akcji, bo to jest czyste kino akcji. Jeżeli myślicie, że będą jakieś świetne role aktorskie, to tego nie będzie. Tu po prostu będzie dużo krwi, dużo zabijania się w dziwne sposoby, ale bardzo efektywne i efektowne sposoby. To jest pewne. Będzie spora dawka humoru, a raczej jest spora dawka humoru, e, tylko nie jest na szczęście ten humor wciskany tak na siłę. Jest trochę takie przebijanie trzeciej ściany, jest trochę tego metahumoru na zasadzie, że jest scena, gdzie pytają się Wicka, co on potrzebuje. Jest scena w scenę z Matrixa Guns, lots of Guns. Więc tutaj można było się pośmiać. I jest też bardzo ważna rzecz: nigdy, prze, nigdy nie strzelajcie do psów e, zabójców, bo to się źle skończy. Mamy bardzo fajną rolę Halle Berry, e, która pomaga Johnowi w jednej małej sprawie, o tym nie będę mówił. Halle Berry, jako raczej niewielka kobieta. Zbyt dużo siły nie ma. I tutaj twórcy fajnie z tego wyszli, bo dali jej do pomocy dwa psy, i sceny ogólnie z tymi psami z Halle Berry i z Johnem wyglądają mega. Osobiście bym się wcale nie dziwił, gdyby były jakieś spin-off z Halle Berry, gdzie byłaby jej historia pokazana. Dobrze, co jeszcze można było tutaj powiedzieć o tym wszystkim. Czy warto iść na ten film? Jeżeli mi się jedynka, to jak najbardziej. Nie, nie widzę żadnych problemów. Pod tym względem. Czy były momenty, kiedy John powinien zginąć, a nie zginął? Tak, jak najbardziej. Były takie dwa-trzy momenty, kiedy się zastanawiałem, tak myślę. On już nie powinien żyć. I to nie było na tej zasadzie, że wyciągnął, to nie wiadomo jak. Bo John, o ile jest maszyną do zabijania, o tyle obrywa. To nie jest tak, że on nikt go nigdy nie może dotknąć. Tylko po prostu twórcy doszli do wniosku, że zrobią: a dobra, teraz poczekamy, nic mu się złego nie stanie. Tak naprawdę. Mm. Premiera miała... Co, w piątek była premiera? W piątek była premiera, a ja mam dla Was bardzo fajną rzecz. Otóż na moim Instagramie jest do zgarnięcia... Są do zgarnięcia cztery bilety na Johna Wika do Multikina. Yy... W opisie filmu powinniście mieć link do tego konkursu. Wbijacie się, lubicie mojego Instagrama, komentujecie ten durny post. I ja w poniedziałek powinienem robić małe rozdawanko, jeżeli chodzi o te bilety, do wykorzystania do końca miesiąca. Więc tak, John Wick, nie wiem, chciałbym to jakoś, jakąś, nie wiem, skalę dać tutaj, ale nie mam pojęcia jakiej skali dać. Od jednego do dziesięciu, od jednego do pięciu? Nie mam pojęcia. W każdym razie mogę powiedzieć Wam tyle, że warto iść do kina na to. Jest to film, na który warto iść do kina i nawet warto iść do kina w sobotę wieczorem, kiedy są najdroższe bilety. Chyba, że je zgarnięcie oczywiście ode mnie. Od 1 do 10 dałbym 12 elazerów lub też z dwa koty. Więc dziękujemy bardzo gorąco z kotem za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia do następnego razu. Cześć wszystkim.